Gościniec Radia Września 93,7. Dziś o tym, że kibice nie tylko sportem żyją. Tomasz Sternel, witam w rozmowie dnia. A moim gościem jest Marcin Kawka, prezes Stowarzyszenia Kibiców Kolejosz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo mi miło. Panie Marcinie, dziś gości pan we Wrześni. Co jest powodem tej wizyty? Powodem tej wizyty jest finał naszej akcji organizowanej wspólnie z klubem SKK z Lech Poznań oraz ze sklepem Lecha Poznań. Jest to finał akcji maseczkowej. Przez kilkanaście dni Lech Poznań sprzedawał maseczki chroniące przed koronawirusem i całkowity dochód z tych maseczek został przeznaczony na walkę wielkopolskich szpitali właśnie z pandemią. Dzisiaj odbyło się takie symboliczne przekazanie czeku do szpitala we Wrześni. Poza tym jedziemy jeszcze po kilkunastu innych wielkopolskich szpitalach, ale Wrześnie jest numerem jeden na naszej liście, dlatego dzisiaj postanowiliśmy odwiedzić wrześniński szpital i przekazać. Poza tym symbolicznym czekiem przekazujemy również przybice 3D dla wielkopolskich szpitali oraz kilka słodkości, kilka smacznych rzeczy dla osób, które w tym szpitalu pracują. Kibice Lecha nie po raz pierwszy wsparli wrześniński szpital. Co do tej pory dostarczyliście, podarowaliście? Choć wiem, że to nie odbywało się pod szyldem waszego stowarzyszenia, prawda? To odbywa się pod waszym. Stowarzyszenie od 16 marca dostarczało różnego rodzaju produkty. Były to maseczki, były to przyłbice, były to środki dezynfekujące, były to również napoje, były to napoje energetyczne, baton energetyczne, różnego rodzaju inne artykuły. Bardzo silnie pracował również wrześniński fan klub Lecha Poznań. Wiem, że to odbywa się zbiórka pieniędzy. Dwukrotnie były zakupowane właśnie z tej zbiórki artykuły potrzebne szpitalowi i tak naprawdę te, które szpital najbardziej potrzebował. Także akcja była też dwudrogowo. Jesteśmy dumni z naszych kibiców Kolejorza tutaj z Wrześni, bo no, spisali się po prostu na medal. Dlaczego to robicie? Przecież moglibyście wyjść z założenia, że jesteście od tego, by wspierać klub, tymczasem wspieracie też innych. To błędne założenie, że jesteśmy od tego, żeby tylko wyłącznie wspierać klub. My kochamy nasz klub, tak? My tak naprawdę jesteśmy tym klubem, natomiast prawda jest taka, że dzisiaj my wspieramy lekarzy, a za chwilę może się okazać, że to ci sami lekarze będą nas wspierali. Dlatego od samego początku, gdy sytuacja stała się taka, jaka się stała, postanowiliśmy po prostu wspierać, dlatego że tak naprawdę nikt z nas nie zna ani godziny. Od wielu lat wspieram różnego rodzaju inicjatywy. Tym razem padło na pomoc szpitalom w walce z koronawirusem. No, czujemy się zobowiązani do tego, ponieważ no, to jest nasza wewnętrzna potrzeba, potrzeba serca. Z przyczyn oczywistych skupiamy się na wrześnińskim szpitalu, ale wiem, że placówek obdarowanych przez was jest dużo, dużo więcej. No właśnie, ile? Wstępnie to są chyba wszystkie większe szpitale w Wielkopolsce. Mamy w naszym turplanie szpitale w Ostrowie Wielkopolskim, w Trzciance, w Pile, w Krotoszynie, w Grodzisku, w Nowym Tomyślu. Wcześniej wspierliśmy szpitale chociażby w Międzychodzie, w Lesznie, w Koninie również. Także naprawdę tych placówek jest naprawdę, w Gostyniu, tych placówek jest mnóstwo. Tak naprawdę nie jestem w stanie w tej chwili wymienić, mam tego mojego magicznego spisu, gdzie mam zaznaczone, gdzie, co i do tego jechało, ale wszędzie tam, gdzie są nasi kibice, wszędzie tam dociera pomoc, wszędzie tam nasze fankluby się angażowały. No myślę, że to dobrze nie świadczy. To dobrze świadczy również o tym, że spotkaliśmy się z olbrzymim zaufaniem społecznym, ponieważ jeśli kibice organizowali zbiórkę, mnóstwo osób niezwiązanych z ruchem kibicowskim z danego miasta, z danej miejscowości ufało nam, przekazywał różnego rodzaju środki czystości, rękawiczki, maseczki czy nie maseczki, ponieważ wiedzieli, że to na pewno wyląduje w miejscu, gdzie wylądować ostatecznie powinno. W jaki sposób organizujecie środki na tę pomoc? Przecież to jest naprawdę duże wsparcie, to są naprawdę duże kwoty. Tak, to są naprawdę potężne kwoty. Z własnych środków, z różnego rodzaju zbiórek zebraliśmy około 100 tysięcy złotych i całkowicie to zostało wszystko przekazane na zakupy związane z walką z koronawirusem. Nie ukrywam, że jesteśmy bardzo wdzięczni firmom, które nas wsparły. Tutaj nie sposób nie wymienić kompanii piwowarskiej, która wsparła nas potężną kwotą, za które zakupiliśmy termometry oraz przyłbice do szpitala na ulicy Szwajcarskiej. Nie możemy wspomnieć o Allegro, które w ostatnim przelało nam ponad 20 tysięcy złotych właśnie na zakupy związane z koronawirusem. Za to też zostały zakupione przyłbice, maseczki, środki dezynfekujące i rękawiczki. To też wylądowało w wielkopolskich szpitalach.
Mamy mnóstwo anonimowych darczyńców. Zdarzało się tak, że po prostu przyjeżdżał duży bus, samochód i przekazywał nam wodę, czy środki dezynfekujące, czy kombinezony. Mnóstwo mniejszych firm się w to angażowało. Przekazywał flizelinę do produkcji maseczek. Byliśmy zaskoczeni oddolną inicjatywą społeczną, że tak naprawdę to ruszyło i znowu wracam do tego, co mówiłem chwilę wcześniej. Zaufanie społeczne. Cieszymy się, że mogliśmy tym ludziom pomóc. Cieszymy się, że ludzie nam ufali. Cieszymy się, że ludzie nam dostarczali i że to znalazło się tam, gdzie powinno, czyli w szpitalach, czyli w wielkopolskich szpitalach. Akcje pomocowe są tylko jedną z waszych aktywności, no ale nie zapomnijmy, że skupiacie się na współpracy z klubem. Jak ta współpraca wygląda? No, biorąc pod uwagę, że udało nam się wspólnie z klubem, wspólnie ze sklepem LH Poznań zorganizować akcję maseczkową, gdzie całkowity dochód ze sprzedaży maseczek był przeznaczony właśnie na pomoc w wielkopolskich szpitalach. Długo debatowaliśmy, jak możemy te szpitale lepiej wesprzeć, czy zakupić jakieś środki, które są potrzebne, ale stwierdziliśmy chyba dobrze, że najlepiej będzie przelać pieniądze, ponieważ szpitale będą wiedziały, co akurat najbardziej mi jest potrzebne, a jak wiemy, potrzeby szpitali są różne. W jednych brakuje jednej rzeczy, w drugich brakuje zupełnie czegoś innego. Trzeci szpital potrzebował pieniędzy, żeby dołożyć sobie do zakupu jakiegoś urządzenia, dlatego postanowiliśmy działać w ten sposób. Kiedy ruszy sezon? Mówi się o końcu maja. Pan już ma jakieś przecieki? No ja myślę, że w końcówce maja już będziemy mieli dwa rozegrane. Przede wszystkim będziemy już mieli dwa wygrane mecze. Jeden w Poznaniu, a drugi ten wcześniejszy w Mielcu i że awansujemy dalej do Pucharu Polski. Szkoda, że bez kibiców, natomiast nie ukrywam, że bardzo zależy nam za tym, żeby jak najwcześniej wrócić na trybuny stadionu, żeby poczuć atmosferę piłkarskiego święta i móc dopingować kolejorza. To jest chyba dla nas najważniejsze. Myślę, że nie tylko dla nas, ale dla piłkarzy również. Tutaj warto wspomnieć, że w naszą akcję się zaangażowali również piłkarze. Już jak Pucharzy Skrzypa jeździli z nami po szpitalach, pomagali nam jako wolontariusze. Fajna ich akcja, którą sami zapoczątkowali. Również inni piłkarze, którzy przybywają za granicą, wsparli finansowo naszą akcję, za co też jesteśmy bardzo wdzięczni. Tak, na koniec, jak widzi pan szansę kolejorza w tym sezonie? W tym sezonie w dublec. No, walczymy o Mistrzostwo Polski, walczymy o Mistrzostwo Polski, a innej opcji nie ma. No ale zanim wygramy ligę, myślę, że musimy wygrać walkę z koronawirusem. Co do tego chyba jesteśmy zgodni. Zdecydowanie tak. Jeśli nasi piłkarze włożą tyle serca i tyle wysiłku w walkę z koronawirusem, co lekarze w naszych wielkopolskich szpitalach, to wynik jest to bezpieczny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Kawka ze Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Gościniec Radia Wrześni 93,7. 93,7 Radio Wrześni. Najlepsze, bo lokalne.